Mocz mu, panie. Tak by pewnie powiedział Cześnik, jeden z bohaterów zemsty Aleksandra Fredry, gdyby zobaczył ten wacik. Ale dzisiaj nie będę wam opowiadał o polskiej literaturze, tylko skupimy się na tym, co znajduje się na tym waciku i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie do dzisiejszego odcinka, które zaraz pewnie pojawi się na planszy tytułowej. Gdybyśmy zrobili ankietę, to spodziewam się, że większość osób odpowiedziałaby na to pytanie przecząco. W takim razie sprawdźmy, jak z tym rzeczywiście jest. Naszym głównym zadaniem będzie odpowiedzieć na pytanie dzisiejszego odcinka, a więc czy rzeczywiście musimy się myć? Chciałbym pokazać wam również kilka prostych sposobów na samodzielne wykonanie peelingu do mycia ciała. Również porozmawiamy o chorobach skóry. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek będzie przydatny dla was wszystkich, nie tylko dla dziewcząt, ale również mam nadzieję, że chłopcy będą mogli wynieść z tego filmu coś ciekawego, pożytecznego. W takim razie chyba już należałoby przejść do rzeczy. Zaczynajmy. Specjalnie jak wstałem, to nie umyłem swojej twarzy. Sprawdźmy w takim razie za pomocą wacika, czy moja skóra jest czysta. Mam tutaj przygotowany wacik kosmetyczny. Za chwilę namoczę go delikatnie w wodzie i następnie przetrę swoje czoło. Zobaczymy w takim razie, co się na tym waciku tam będzie znajdowało. Wy również możecie taką obserwację wykonać w domu. Możecie poprosić siostrę, brata, mamę albo tatę, żeby swoją twarz umyli i dzięki temu będziecie mogli porównać dwa waciki ze sobą. Tak, ja jestem tutaj sam, więc akurat wykonam tylko jedną próbę, gdzie właśnie będę miał wacik przytarty po czole, które nie zostało umyte. Tak więc w takim razie namoczymy. Myślę, że powinno być w porządku i w takim razie przecieramy czoło. No, moi drodzy, na moim waciku zebrał się brud. Za chwilę też to zobaczycie. Ten brud to są różnego rodzaju zanieczyszczenia, które zbierają się na powierzchni naszej skóry w ciągu całego dnia. No, w moim przypadku w ciągu całej nocy. Mamy tutaj na przykład kurz, łój czy pot. No i w takim razie teraz krótkie przypomnienie. W naszej skórze znajdują się różne gruczoły, takie jak gruczoły łojowe czy gruczoły potowe. Gruczoły łojowe znajdują się na prawie całej powierzchni naszej skóry. Głównie znajdować będą się przy włosach, a dokładniej będą połączone z mieszkami włosowymi. Łój, zwany inaczej sebum, będzie wydzielany do wnętrza mieszka włosowego i następnie będzie wydostawać się na powierzchnię skóry. Gruczoły potowe produkują natomiast pot, który również będzie wydostawać się na powierzchnię skóry. Oprócz tego na powierzchni właśnie skóry znajdować się będą również komórki złuszczonej warstwy naskórka. Co ciekawe, lanolina, która jest składnikiem wielu balsamów i kremów, jest uzyskiwana właśnie z takiej mieszaniny potu i łoju owiec. Taki tłuszczopot wydzielany będzie głównie w miesiącach zimowych, no bo wtedy będą owce musiały pokryć swoją wełnę właśnie taką warstwą ochronną. No dobrze, z racji tego, że nie jestem zadowolony z czystości swojej skóry, no to w takim razie idę szybko umyć swoją twarz i za chwilę wracam i będziemy mogli kontynuować. Już jestem, po umyciu twarzy czuję się zdecydowanie lepiej, więc możemy przejść do dalszej części filmu. Jak pewnie dobrze wiecie, nasza skóra nie jest idealnie gładka. W skórze znajdują się tak zwane pory. Są to otwory, przez które wydzielany będzie na przykład łój czy pot. Pory nie są u większości osób widoczne, ponieważ są one mikroskopijnych rozmiarów. Zdecydowanie bardziej widoczne będą w momencie, kiedy są zatkane, kiedy będą występować w postaci brust. Chciałbym pokazać wam to na prostym przykładzie. Mam tutaj przygotowany plik kartek. Wcześniej wykonałem na nich dziurki. Kartki są u mnie skórą, natomiast porobione otwory to właśnie pory. W momencie, kiedy na twarzy pojawiają się zanieczyszczenia, pory mogą zostać zatkane. Jak przygotowałem tutaj gęstą mieszaninę mąki z wodą, rozprowadzę ją teraz delikatnie po kartkach. Oczywiście taka mieszanina również trafia do tych otworów. Takie zbieranie się wydzielin może zatykać pory w naszej skórze,
przez co nie może być usuwany chociażby sebum. Zobaczcie, tak? Następuje tutaj właśnie zatykanie porów, tak? Czyli to wszystko dociera tutaj do tych otworów. No i teraz postaramy się zetrzeć mąkę, tą mieszaninę. No i zobaczcie, że wiele z tego zostaje właśnie w tych otworach. I tak samo dzieje się z naszą skórą. Kosmetyki do makijażu, które stosuje większość kobiet, mają na celu efekt upiększający, na przykład maskowanie nierówności kolorytu skóry, co może jednak zatykać pory i działać negatywnie na ogólny stan skóry. Dlatego też makijaż nie powinien być stosowany jako druga twarz, lecz po powrocie do domu powinien być zmyty, z użyciem oczywiście odpowiednich kosmetyków, jak również powinno się zastosować kosmetyki pielęgnacyjne, odżywcze lub inne, które mogą być stosowane do higieny i pielęgnacji skóry twarzy. Skórę trzeba dokładnie oczyścić, no właśnie, tylko w jaki sposób oczyścić również te otwory, te pory. W tym celu można wykorzystać peelingi. Peeling jest to zabieg kosmetyczny, który polega na oczyszczaniu porów, jak również usuwaniu martwych komórek naskórka. Taki zabieg będzie powodował, że skóra będzie oczyszczona, będzie gładsza, jak również ogólnie będzie poprawiony jej stan i koloryt. Sądzę, że pewnie większość z Was wykonywała taki peeling w domowym zaciszu. Zresztą bez problemu taki peeling można kupić w sklepie. Ja natomiast chciałbym Wam dzisiaj pokazać kilka prostych sposobów na to, aby wykonać taki peeling samodzielnie, biorąc pod uwagę, że możemy w tym celu wykorzystać produkty, które bez problemu znajdziemy w kuchni. Postarajmy się wykonać prosty peeling cukrowy. Do jego przygotowania tak naprawdę będą nam potrzebne tylko dwa produkty: cukier oraz olej. Zamiast cukru możemy wykorzystać również sól gruboziarnistą. Natomiast jeżeli chodzi o olej, może to być zwykły olej spożywczy lub możemy pokusić się o oliwę. Mieszamy ze sobą cukier i olej w proporcjach 1, w sumie 2 do 1. Więcej potrzebujemy cukru niż oleju, więc w takim razie do dzieła. Tak więc dokładnie wymieszamy ze sobą cukier i olej. Cukier ma za zadanie usunąć zrogowaciały naskórek i wygładzić naszą skórę. Aby polepszyć komfort skorzystania z takiego peelingu, możemy dodać do niego dowolne olejki eteryczne. Sok z cytryny, sok owocowy lub miód. Miód zresztą wspaniale regeneruje i odżywia skórę i ja właśnie użyję miodu do mojego peelingu. Więc dodamy może pół łyżeczki takiego miodu. Oczywiście ilość tak naprawdę będzie zależała od tego, jaką chcemy uzyskać konsystencję. Tak, jeżeli chcemy, żeby to było bardziej płynne, no to wtedy potrzebujemy dodać trochę więcej oleju. Jeszcze dokładnie w takim razie mieszamy i mój peeling powinien być za chwilkę gotowy. Poczekam jeszcze, o, troszeczkę jeszcze wymieszamy, bo ten miód nie do końca jeszcze nam się ładnie tutaj rozniósł po całej tej mieszaninie. Więc jeszcze troszeczkę wymieszam. Jeszcze trochę i za chwilę, no myślę, że chyba tak już ten peeling będzie mógł wyglądać. Tak, dokładnie, zobaczcie. Tak wygląda peeling, który przygotowałem. Za chwilkę w takim razie pójdziemy do łazienki sprawdzić, jak on działa. Tak przygotowaną masę możemy kłaść bezpośrednio na skórę lub na gąbkę do mycia ciała. Idealnie nadaje się ona do mycia pleców, nóg, czy ja akurat wykorzystam do swoich dłoni. Z pewnością taki peeling nie nada się do naszej twarzy, która jest zbyt delikatna. Taki peeling z cukru mógłby ją podrażnić. Tak dlatego nakładam właśnie taki peeling na swoje dłonie. Ładnie, dokładnie wcieramy, jeszcze troszeczkę dodam. W takim razie teraz zmyjemy taki peeling
z ciała. Ważne jest to, że zmywamy czystą wodą. Ręce wydają się jakby jeszcze troszeczkę takie tłuste, więc to jest ważne, że nie zmywamy tego jeszcze dodatkowo żadnym mydłem, tak? Tylko i wyłącznie wodą, żeby właśnie ta została taka natłuszczona, ta nasza skóra. No i w takim razie teraz, no wydaje mi się, że jest bardzo gładka, no rzeczywiście bardzo miłe uczucie. Teraz w takim razie trzeba wytrzeć ręce. Oczywiście też nie robimy tego trząc ręcznikiem dosyć mocno, tylko też przykładamy raczej ten ręcznik, żeby woda w niego wsiąknęła. I jest teraz super. Warto poznawać siłę i moc naturalnych kosmetyków. Informacje właśnie na ten temat możemy znaleźć w różnego rodzaju czasopismach, na stronach internetowych czy w rubrykach dotyczących porad kosmetycznych oraz dermatologicznych. Warto wspierać naszą skórę w jej codziennej walce z różnymi czynnikami, które mogą na nią źle wpływać. Mam tutaj na myśli głównie czynniki atmosferyczne, takie jak chociażby słońce, które przecież wysusza naszą skórę. Oprócz tego ważne jest również to, abyśmy prowadzili aktywny tryb życia, czyli nasz tryb życia też jest odpowiedzialny za kondycję naszej skóry. Oprócz tego na pewno też prawidłowe odżywianie albo odpowiednia ilość dostarczanych płynów. Mam nadzieję, że bardzo dobrze pamiętacie, że codziennie powinniśmy wypijać około ile szklanek wody? Oczywiście 6. Dzisiejsza zagadka będzie trochę inna niż poprzednie, ponieważ będzie w formie graficznej. Do rozwiązania macie rebus, który mam nadzieję, że za chwilkę powinien Wam się pojawić. Czy potraficie odszyfrować, o jaką chorobę chodzi? Podpowiem tylko, że jest to choroba nowotworowa, która może dotyczyć każdego. Dlatego ważna jest profilaktyka i systematyczna kontrola stanu naszej skóry. Po prostu obserwacja wyglądu ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich zmian, takich jak barwy, kształtu czy obecności wydzieliny. I w razie konieczności oczywiście należy zwrócić się o poradę dermatologiczną do lekarza specjalisty. Już teraz wiecie, jak istotne jest regularne badanie znamion na ciele. Wcześniej wykryte zmiany dają dużą szansę całkowitego wyleczenia choroby. Oczywiście, jeżeli chodzi o odpowiedź do zagadki, to znajduje ona się na końcu tego filmu, więc oglądajcie cierpliwie. Do tego peelingu wykorzystam fusy z kawy, więc jak możecie zobaczyć, nic się nie marnuje. Wszystko możemy wykorzystać ponownie, więc zobaczcie, jaki recykling. Oprócz kawy wykorzystam tym razem olej kokosowy oraz miód. Jeżeli chodzi o ilość składników, to zależeć będzie ona od konsystencji, którą będziemy chcieli uzyskać. Ma to być przecież dla nas czysta przyjemność. Wsypię do miski trochę kawy, w sumie fusów z kawy i dodam do tego może tak z pół łyżeczki oleju kokosowego. Zaraz zresztą zobaczymy, ile nam się tego przyda. Chyba tyle powinno nam wystarczyć. W takim razie troszeczkę wymieszamy i dodamy do tego jeszcze teraz miód. Też niewiele miodu. W tym miejscu zachęcam Was do zapoznania się z różnymi rodzajami miodu i właściwościami, które się za tym kryją. Dziedzina ta to apiterapia. I teraz wszystko dokładnie mieszamy. Jeżeli chodzi o olej kokosowy, to jest on dosyć stały, bo nie jest tak samo płynny, jak to na przykład by było z olejem spożywczym, ale zobaczcie, że ta konsystencja będzie zdecydowanie bardziej płynna niż to było w przypadku peelingu cukrowego. Tamten był zdecydowanie gęsty. Tutaj widzimy, że rzeczywiście już jest to troszeczkę bardziej płynne. I jeszcze troszeczkę wymieszamy. No i myślę,
myślę, że w takim razie chyba taka konsystencja będzie odpowiednia, więc zobaczcie i znowu postaramy się taki peeling nałożyć na skórę dłoni. No to w takim razie przenosimy się teraz do łazienki. Dobrze, zobaczcie, jak jeszcze raz wygląda właśnie nasz peeling. Taki peeling będzie idealny, aby pobudzić krążenie w naszym ciele i oczywiście, aby oczyścić i wygładzić naszą cerę. Spróbujcie wykonać taki peeling u siebie w domu, sprawdźcie i napiszcie, czy jesteście zadowoleni z uzyskanego efektu. Oczywiście wykorzystamy ten peeling teraz na ręce. Również nie stosujemy go na twarzy, ponieważ może ją podrażnić, ale możecie uwierzyć, że zapach tego peelingu jest po prostu wspaniały. Bardzo fajne jest to, że po takim peelingu zostaje efekt natłuszczonej skóry. Tak więc jeszcze chwilkę natrę taki peeling na skórę dłoni. No naprawdę jestem zafascynowany zapachem, biorąc pod uwagę, że kawę uwielbiam. Tak więc jeżeli ktoś jest właśnie takim kawoszem, to z takiego peelingu będzie zadowolony bardzo mocno. No i zmywamy. Oczywiście również mamy taki efekt natłuszczonej skóry. Więc nie zmywamy jeszcze tego dodatkowo z użyciem żadnego mydła. Tak zostawiamy. No i w takim razie jeszcze trzeba wytrzeć, osuszyć skórę i też pamiętajcie, że tak jak to mówiłem wcześniej, nie robimy tego wycierając się mocno takim ręcznikiem, tylko delikatnie osuszamy, pozwalając właśnie wsiąknąć tej wodzie samej w ręcznik. No i myślę, że wszystko też jest pięknie. Zobaczcie, jaka piękna skóra. Efekt jest zadowalający. Sprawdźcie sami. A może znacie jakiś inny prosty przepis na peeling? Podzielcie się koniecznie takim przepisem z innymi w komentarzach, bo to właśnie chodzi, aby wymieniać się swoimi doświadczeniami czy przeżyciami. Jestem bardzo ciekawy, jakie macie inne ciekawe pomysły, a może jakieś inne dodatki chcielibyście dodać do takich peelingów, żeby wzbogacić aromat, chociażby zapachowy. Wiemy już w takim razie, w jaki sposób możemy zadbać o naszą skórę, cerę za pomocą domowych peelingów. Higiena skóry jest bardzo ważna, ponieważ pełni ona szereg różnych funkcji. Chociażby odpowiedzialna jest za termoregulację naszego ciała. Wydzielanie potu ma za zadanie utrzymywać temperaturę naszego ciała na względnie stałym poziomie. Oprócz tego nasza skóra chroni nas przed wnikaniem do wnętrza ciała drobnoustrojów chorobotwórczych. No w takim razie powinniśmy odpowiednio o tą skórę zadbać. Na pewno należy pamiętać o regularnym myciu ciała. Podczas zmywania, właśnie mycia tego ciała, pozbywamy się z naszego organizmu drobnoustrojów chorobotwórczych, jak również złuszczonego naskórka. Oprócz tego, że zmywamy te złe bakterie, to warto wspomnieć o tym, że zmywamy również te dobre bakterie. Podczas mycia nasza skóra pozbawiana jest naturalnej ochrony. W jaki sposób wypracować pewien kompromis? No na pewno należy myć miejsca, które pocą się najczęściej i te trzeba myć często, jak również trzeba pamiętać o częstym myciu rąk, ponieważ to właśnie na nich znajduje się największa ilość bakterii. Wielu naukowców uważa, że wystarczy, że będziemy się myć tylko 2 razy w tygodniu. Oczywiście ta ostateczna decyzja zależy od nas i zależy od naszego komfortu. Ale jeżeli pewnego dnia nie będziecie mieli ochoty na prysznic, to przypomnijcie sobie zdanie naukowców i myślę, że wtedy będziecie mogli zasnąć spokojnie. Przejdźmy w takim razie do podsumowania. Pielęgnowanie skóry jest niezwykle ważne dla jej prawidłowego funkcjonowania. Szczególnie ważne jest to w okresie dojrzewania. To właśnie wtedy organizm zmienia się pod wpływem hormonów. Zresztą na pewno znacie takie pojęcie jak burza hormonów. To właśnie ona powoduje zawirowania kondycji skóry. Bardzo często zresztą to też będzie wiązało się ze stresem u takich osób. Wiecie, trądzik młodzieńczy i te sprawy.
Zresztą na pewno sami domyśleliście się, że o naszą skórę należy dbać regularnie. Należy myć ją wodą i stosować kosmetyki, które będą odpowiednio dobrane do rodzaju naszej skóry. W przeciwnym wypadku mogą pojawić się różnego rodzaju dolegliwości skórne. Przykładem takich dolegliwości może być łupież. Jest on spowodowany występowaniem na naszej skórze grzybów, których nadmierny rozwój powoduje widoczne złuszczanie się naskórka. Innym przykładem takich dolegliwości może być trądzik, który najczęściej będzie objawiał się w okresie dojrzewania. Do jego przyczyn zalicza się nadmierną produkcję łoju przez gruczoły łojowe, których zresztą ujścia są zatykane. Powoduje to powstawanie stanów zapalnych, które widoczne będą w postaci krost. Oczywiście podobnych dolegliwości i chorób skóry jest o wiele, wiele więcej. Dlatego warto dbać o higienę naszego ciała, aby mieć z nimi do czynienia jak najmniej, albo żeby ich skutek był jak najmniejszy. Tak więc pamiętajmy o tej higienie. O czym jeszcze tutaj warto wspomnieć? O tym, że powiedzieliśmy, w jaki prosty sposób można wykonywać peelingi, czyli jest to jeden ze sposobów oczyszczania skóry. Sami zresztą po stosowaniu takich kosmetyków, takich peelingów, będziecie mogli zobaczyć efekty. Ale, zanim jeszcze zakończymy ten odcinek, to chciałbym Wam jeszcze o czymś powiedzieć. W naszej skórze, oprócz tego, że znajdują się oczywiście gruczoły potowe i gruczoły łojowe, o których mówiliśmy, to również mogą się znajdować inne elementy, na przykład zakończenia nerwowe, które nazywamy receptorami. Receptory umożliwiają odbieranie bodźców ze środowiska zewnętrznego. Dlatego to jest kolejna bardzo ważna funkcja naszej skóry, mianowicie funkcja receptorowa, odbieranie różnych wrażeń zmysłowych. No właśnie, jeżeli chodzi o takie receptory, to wyróżniamy na przykład receptory bólu, czy chociażby receptory dotyku. I właśnie takimi receptorami dotyku chciałbym, żebyście się zajęli. Ponieważ przygotowałem dla Was wspólnie z Anną Żertką kartę pracy, w której będziecie mogli wykonać właśnie taką obserwację, gdzie znajdują się właśnie takie receptory dotyku. Do wykonania takiej obserwacji będziemy potrzebowali spinacza albo jakiegoś drucika oraz linijkę. Jeżeli chodzi o spinacz, to z niego w bardzo prosty sposób możemy właśnie wykonać taki drucik. Będziemy potrzebowali zgiąć go w ten sposób, żebyśmy mieli dwa końce. O, zobaczcie. Tak, a więc w ten sposób. No i w takim razie, jeżeli wybierzecie drucik, no to ważne, żeby to był drucik dosyć giętki, żeby można było go wygiąć. Tak i formować w ten sposób. Wybierzcie trzy miejsca na swoim ciele, więc zróbcie to wspólnie z kolegą, koleżanką. Na przykład opuszki palców, zewnętrzną stronę dłoni i na przykład kark. Na czym będzie to polegało? Przykładamy, moi drodzy, jeden koniec drucika do skóry, ja akurat do zewnętrznej strony dłoni i następnie przykładamy drugi koniec drucika. Jeżeli czujemy to jako dwa osobne punkty, to w takim razie musimy jeszcze bardziej zbliżyć do siebie te dwa końce i przykładamy do tego momentu, aż będziemy czuć to jako jeden punkt, jako jedno ukłucie. Wtedy taką odległość między dwoma końcami drucika mierzymy za pomocą linijki i taki wynik zapisujemy do tabeli. Taką obserwację trzeba będzie powtórzyć właśnie potem jeszcze dla na przykład opuszków palców i dla karku. Dlatego przydałoby się właśnie, żeby mieć tą drugą osobę w zanadrzu, żeby umożliwiła właśnie takie zmierzenie. No dobrze, jeżeli zapiszemy do tabeli te wszystkie wyniki, potem będziemy mogli zobaczyć, czy te receptory dotyku są rozmieszczone równomiernie, regularnie w każdej części naszego ciała, czy może są takie elementy, gdzie tych receptorów będzie więcej albo mniej. No i następnie wyciągnijcie z tego odpowiednie wnioski. Nowotworem, który jest odpowiedzią do dzisiejszej zagadki, jest oczywiście czerniak złośliwy. Przyczyną tej bardzo niebezpiecznej choroby są zmiany w materiale genetycznym komórek skóry, które zaczynają się nieustannie dzielić.
Najważniejszym czynnikiem środowiskowym, który będzie odpowiedzialny za rozwój nowotworów skóry, jest promieniowanie nadfioletowe, czyli inaczej promieniowanie UV. Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy unikali nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne, abyśmy korzystali z kremów z filtrami podczas opalania, jak również na przykład, żebyśmy unikali korzystania z solarium. Warto również obserwować swoje znamiona, szczególnie ważna jest obserwacja zmian tych znamion, tak? Czyli jeżeli zmienia się na przykład barwa, jeżeli zmienia się kształt, jeżeli na przykład jest bardziej wypukłe, warto obserwować również brzegi. To wszystko może być dla nas informacją, aby udać się po poradę do dermatologa. Na dzisiaj to by było tyle. Dziękuję Wam bardzo za Waszą obecność. Zachęcam Was bardzo serdecznie do zobaczenia też innych filmów z kanału Lekcje w sieci Eksperymentalnie. Pamiętajcie o higienie swojego ciała, jak również nie zapomnijcie, aby podzielić się w komentarzach przepisami na swoje peelingi, tak więc koniecznie to napiszcie. Wykonajcie również kartę pracy, która została specjalnie przygotowana do tego odcinka. Trzymajcie się i do usłyszenia.